Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię taką ciekawą partię, która miała miejsce na turnieju w Biel w Szwajcarii. Turniej kołowy z udziałem arcymistrzów. Nihal Sarin kontra Kirill Aleksiejenko. Kirill Aleksiejenko grał w turnieju pretendentów, przypomnę. A Nihil... Nihal Sarin, przepraszam. Jest to hinduski zawodnik, moi drodzy. 17-letni arcymistrz z rankingiem 2620. Jest w Gazie. On jest w gazie, już wygrał w, w tym roku dwa silne turnieje szechowe. Bardzo silny zawodnik. Ciekawostką jest to, że w wieku 3 lat potrafił rozpoznać po flagach 190 państw na świecie. A gdy zanim poszedł do przedszkola, to znał już płynnie język angielski. No i tam matematyczne też fajne rzeczy zgadywał w bardzo młodym wieku. Moi drodzy. No, myślę, że szachy tutaj są dobrym przykładem właśnie rozwoju młodych ludzi. Ale 17 lat, bardzo silny i kreatywny zawodnik. No, i muszę powiedzieć, że ta partia jest taka nietypowa. Nie będzie to jakiś otrzaskany debiut, absolutnie. I zapraszam. B3. Tym posunięciem się partia rozpoczęła. Co ciekawe, tutaj silniki już po tym ruchu pokazują małą przewagę czarnych. Oczywiście trochę się śmieję. Takie ruchy widzieliśmy oczywiście często w analizach. To znaczy ja widziałem, też inni zawodnicy tak rozpoczynali i to jest takie ciekawe podejście do sytuacji. Moi drodzy, D5 odpowiedział przeciwnik, goniec B2, no i widzimy sobie goniec już fajnie. Zagrywa. Goniec F5. Naturalnie, wyprowadzamy sobie figury, ale teraz tutaj Hindus ma takie ciekawe opcje, mianowicie D3. Wygląda to, e, to po tych pierwszych ruchach i po ruchu E6 i skoczek D2. Wygląda to jakby grali tutaj e, osoby, które e, jakby grały tutaj osoby, które no dopiero zaczynają grać w szachy i znają ogólną zasadę wyprowadzania figur w jakiś inny sposób, ale trzeba przyznać, dosyć kreatywnie to wygląda. I zobaczmy, co było dalej. Skoczek f3, skoczek f6, przepraszam, g3, czyli zrobienie sobie dołku, h6, ten goniec ma jakieś tam pole ucieczki, ja się tak zastanawiam, czy tutaj przypadkiem czarne się nieco nie wystraszyły, eee, to znaczy... Bo wiecie, 17-letni zawodnik, który ma 2600 ponad ranking, no to musi grać na siłę gry. No musi, nie musi, ale może grać na siłę gry nawet 2700. Więc to nie jest takie proste. Grać z takim progresującym młodym człowiekiem, arcymistrzem. Goniec G2, goniec E7. Wyprowadzamy figury. I teraz, moi drodzy, od razu tutaj białe gryzą i zagrały E4. Trzeba przyznać, że te klocki, które tutaj przestawił hindus, no, bardzo łatwo przestawił te klocki, można powiedzieć. Znaczy, no mówię o figurach i pionach. Zobaczcie, ten pionek w centrum od razu atakuje tutaj mocno. I trzeba sobie jakoś z tym poradzić. No, i co zagrały teraz czarne? Czarne zagrały goniec H7. Znaczy, ja tu oczywiście nie mówię, że czarne grają źle. Ten debiut, to jest wszystko w porządku. Tylko chodzi o sposób, w jaki tutaj białe grają. To jest zaskakujące. I teraz jestem ciekawy, czy zgadniecie następny ruch białych. Jak sobie tutaj można dalej poczynać w tej rozgrywce? Jeżeli komuś się udało z jakimś fajnym planem, tutaj to gratuluję. Oczywiście. Skoczek e2 można, skoczek f3 można, um, można y, zagrać, nie wiem, e5, ale to zablokuje gońca, a białe sobie zagrały skoczkiem na h3. Prawda, że y, to wygląda zupełnie inaczej niż zwykle i myślę, że... Tu jest ten plus zaskoczenia. A5 ze strony czarnych, no i zobaczcie, czarne też próbują swoich sił na skrzydle hetmańskim. Tutaj nauczymy się jednej bardzo ważnej rzeczy, bo ten pionek chce zagrać na A4 i no, zamknąć to skrzydło królewskie, znaczy złapać trochę też przestrzeni. I bardzo ważna rzecz u białych, trzeba zareagować ruchem A3. Dlaczego? Dlatego, że jak tutaj czarne wyzegrały A4, to my mamy od razu ruch B4 i te pionki stoją po prostu dobrze blokując piona a4 i to wygląda dobrze i to jest dobre dla białych, byłoby, no bo tak w partii nie poszło, po ruchu a3 czarne zagrały c5, zobaczcie, że zwlekają z roszadą, dalej pionek wyszedł do centrum, no i teraz białe zrobiły roszadę, czarne zrobiły roszadę i skoczek wskoczył na f4, czyli poprawienie figury skoczka z bandy do centrum, Wzmocnienie ataku, no jakaś prowokacja do G5, to są zawsze fajne takie pułapeczki. Zobaczcie, że ten skoczek potem ma fajną opcję, na przykład zagrania na H5 i to naprawdę wyglądałoby w porządku. Skoczek zagrał na C6. Pamiętajmy, że nasz przeciwnik też chce wyprowadzić wszystkie figury, więc mamy czas na taki ruch skoczek F4 na przykład. Tak sobie tutaj to rozumuję. Białe tutaj wybiły na D5 wybicie i wieża E1, czyli. Proste granie na wolnej linii, dlaczego by nie? I teraz, moi drodzy, zostało zagrane A4, co się wydaje ruchem dobrym, gdyż nie mamy już posunięcia B4, bo widzimy, że pionek nam wisi. I teraz pytanie jest takie, jak zareagować? Otóż tutaj się pojawia już konkret i spróbujcie, proszę, znaleźć następne posunięcie tutaj białych. Co białe mogłyby zagrać? Co można by było zagrać? Jeżeli komuś się udało, gratuluję, moi drodzy. E, otóż e, w partii nastąpiło bicie na F6, ale pragnę nadmienić, że bicie na A4 byłoby zdecydowanie lepsze, bo to jest przestawienie troszeczkę ruchów z tym samym zamiarem bicia, bicia na F6. I teraz zobaczmy. Po tym wybiciu oczywiście goniec wybił, atakuje wieżę i wieża zagrywa na B1. Wygląda to bardzo dziwnie. Osłabione skrzydło, wieża B1, goniec. Oddaliśmy oczywiście parę gońców. No i co grać dalej? Tutaj zobaczcie, że wisi pionek na D5 i chcemy tego pionka za chwilę wziąć. No, można by było próbować zbić wieża, zbija i na przykład zbijamy na B7 i wyglądałoby to, myślę, że całkiem ok dla białych. No ale skoczek zagrał na E7. Co się wydaje logiczne, ale broni tylko pionka albo aż. W tym wypadku tutaj zostało bicie na A4 uskutecznione i zobaczcie pionek na B7. Jest do wzięcia. Hetman zagrywa na D7 broni, atakuje. No, pionki są skazane niemalże na wybicie, ale to też nie jest takie proste, gdyż teraz białe są na posunięciu i białe wykonują posunięcie bardzo, bym powiedział, znaczy bardzo, no, agresywne, konkretne, tutaj, które daje trochę działania. Jest to ruch C4. Pionek. Idzie do centrum. Zobaczcie, że skoczek fajnie tutaj broni. E, trzeba zawsze uważać na takie posunięcie G5, ale po tym ruchu skoczek na D5 od razu tutaj ma szansę e, zadziałać. E, no i teraz, tak, pytanie: co zrobić? No w partii goniec zagrał na G5, zaraz do tego ruchu wrócę. Ale co by było na przykład po wybiciu? Co oczywiście jest pierwszą myślą. E, w tym momencie e, można by było wtrącić ładnie na B7. Hetman by prawdopodobnie zbił tutaj e, piona po wybiciu. Skoczek C4 i to jest raczej wygrana pozycja białych, z tego względu, że bronimy pionka. Nawet jak tu goniec, zobaczcie, ma opcję wybicia, żeby osłabić skoczka, to my zawsze wybijamy. Tutaj też na końcu jest wybicie skoczka. Zauważcie dwie wieże atakują. No, ten pionek teraz broni skoczka, ale tu może się po prostu wszystko posypać w, tym, w tej sytuacji. No cóż, w partii Goniec zagrał na G5, skoczek wybił na D5, skoczek wybił, Goniec wybił. Tutaj dużo uproszczeń poszło. Czarne liczą na to, że są w stanie zremisować te pozycje. No i tak naprawdę zobaczcie, tego pionka nie ma co na siłę bronić. Ten pionek też wisi. No, ale goniec bardzo silny. Ale jak dalej grać? Bo para gońców po stronie czarnych, oczywiście, skoczek 4. Uciekamy od ataku, wchodzimy do centrum, atakujemy tu, atakujemy. No, pozycja białych wygląda bardzo obiecująco. Raczej wrócić się nie opłaca, bo stępem zbijamy. Goniec se zatem wybił, i teraz ważne pytanie: czym wybić tego gońca? Czy pionkiem, czy gońcem, czy wieżą? Co zrobić? No, tutaj pionkiem wybił e, biały, e, i powiem wam szczerze, bardzo dobrze. Z tego względu, że ten pionek może robić karierę idąc dalej, a wieża za chwilę zbijana, no, tak też zresztą poszło. Już przestawimy sobie. Wieża zbiła na B7 i zobaczcie, jest atak na F7. Bardzo nieprzyjemna sprawa dla czarnych. Bardzo. Tutaj piekielnie ciężko by się grało i gra się bardzo ciężko dla czarnych. Też trzeba brać pod uwagę, że po tych wszystkich wymianach i komplikacjach, a jest pionek więcej tylko u białych, tylko, albo aż przy różnopolowych gońcach. Różnopolowe gońce z reguły e, dają e, no, remis, można powiedzieć, w dużej ilości partii e, jest remis, lecz tu jest pionek więcej i aktywność. To jest bardzo ważna rzecz. Goniec, który jest bardziej aktywny, jest po prostu lepszy, jeżeli są różnopolowe gońce. Goniec zagrywa na D2, wieża E2, goniec C3 e, i teraz bardzo ważny ruch, król G2. Wyczekujące posunięcie. Stabilizujące pozycje, tutaj zobaczcie, nie ma szacha, jest ok. Goniec zagrywa na D4. No i można by powiedzieć, że tutaj Aleksiejenko pozazdrościł gońca na D5 i postawił swojego na D4. Lecz punkt F2 jest lepiej broniony, zdecydowanie to widać. I pionek idzie na E5, i za chwilę tam już są opcje na E6. Tylko zobaczymy, co y, dalej. Bierze zagrała na A6, broni tego punktu. No i pytanie, czy grać E6? No właśnie, bo jak zagramy sobie E6, to zostanie tylko wymieniony pionek, król sobie ucieknie, wieża się otworzy i będziemy naciskać na punkt F2, więc E6 trzeba przygotować. I tutaj białe zagrywają F4, wieża z powrotem, zagrała na A1, F5, moi drodzy, wieża na G1 z szachem, król H3. Król ma tutaj bardzo bezpieczną placówkę. Wieża zagrała na F1 i teraz po jednym posunięciu białych, czarna się poddały. Jak zagrać białymi, żeby te partię już wygrać? Można sobie zatrzymać materiał i spróbować rozwiązać. Otóż moi drodzy nic prostszego. Posunięcie E6. Koniec partii. Białe się poddały i trzeba przyznać, partia wyszła tak dosyć gładko tutaj Hindusowi. Ale to może dlatego, że czarne nie stawiały za dużego oporu. Zobaczcie, że nie za bardzo jest co grać. Na przykład, jak wieża zbije na F5, to po prostu zbijamy na F7, zdobywając jakość. Ewentualnie jak król ruszy na H8, no to jest wieża E8, jest po partii. Na przykład, po tym posunięciu, jakby pionek zbił na E6, to oczywiście odbijamy pionkiem. Robiąc wolniaka, i nie ma jak się bronić, bo na przykład bierze E8, to dajemy szacha, i w następnym ruchu gramy goniec C6. Albo zmieniamy kolejność posunięć, gramy gońcem C6, a potem idziemy piątkiem bez znaczenia większego. Moi drodzy, bardzo ładna partia. Tur turniej szwaj w Szwajcarii w Biel. Warto oglądać tam partię. Gra bardzo dużo silnych arcymistrzów. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.